Okej, okay, jestem, lecimy w następnym parcie. Jest dzień następny i mam nadzieję, że uda mi się tym razem wszystko tutaj ładnie wykonać. O, chyba mi się udało. Ha! Widzicie? Czasami warto wrócić do gry w jakimś momencie trudnym następnego dnia, bo świeży umysł, świeże umiejętności, wszystko lepiej wychodzi. Okej, okay, zapisujemy. Postaram się dzisiaj dograć planszę do końca, ponieważ no jutro nie będę miał zbytnio czasu na nagrywanie, a chciałbym was zostawić z jak największą ilością odcinków na moją nieobecność. Także nie będę się spieszył, ale też nie mam zamiaru jakoś się bardzo ociągać, nie? Dobra, i lecimy. What the fuck? Co jest? Aha, dobra, bo ja wyszedłem. Dobra, i teraz tak mamy. Przedostatnia, środkowa i być może pierwsza. Przedostatnia, środkowa i być może... Lara! Jeszcze muzyczkę teraz musimy wpływać. Właśnie, nie pamiętam, czy ja wam pokazywałem pewną ciekawą rzecz. Ale to za sekundkę. Pyk. O, Lara. Otwarte. Co tam małpa robi? Tej małpy nie powinno tam być. Okej, okay, słuchajcie, nie wiem, czy pokazywałem wam tutaj... Tutaj jest, słuchajcie, aptenia. Spróbuję ją zdobyć, ponieważ to jest miejsce, do którego właściwie nie powinno dać się wejść, a jednak się da. Mam nadzieję, że mi się to uda. Chyba, że to nie z tej strony, bo... O, czekajcie, było. Byliśmy blisko. Dajesz babo z nosa. No jeszcze krótko troszkę. O, widzicie? Nie ma żadnego innego sposobu, jak wejść tutaj w ten sposób. Ale tu jest aptenia. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Ale cieszę się, że mi udało się ją zdobyć w końcu, bo poprzednim razem chyba się nie udało. Prawicie, co czas zabić małpę. Jest, 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 jest. Chodź, małpo. Taka bohaterka teraz spierdalasz. Chodź tu, chodź tu. Ej, gdzie ona jest? Sorry, musiałem się po ręku podrapać, dlatego miałem taką późną reakcję. Dobra, lecimy dalej. Ale cieszę się, że mi się udało. Pamiętam właśnie, że ja tego nie odkryłem sam, tylko oglądając właśnie jakieś filmiki z Segi, z Tomb Raidera na Segę właśnie. Zauważyłem to. Nie mam pojęcia, dlaczego to tam jest. Jak normalnie człowiek, który no nie znał tego bugu, tak? Bo teoretycznie ten bug to... Nawet nie wiem, jak ktoś go odkrył, ale wiadomo, że kiedy wyszedł Tomb Raider, to ten bug nie był słynny, tak? Jak niby zdobyć, nie? Może to być dla jakichś takich wyczynowców. Tak, i małe bum bum. Lecimy do górki. No to pamiętacie, coś. O, przepraszam, Facebook włączony akurat. Właśnie, muszę. Chciałbym was poinformować o tym, że Jakub Merlin za... nie tyle namową, ale za zachęceniem Takamasy Teraci, którą serdecznie pozdrawiam, w specjalnym właśnie w odcinku z Tomb Raidera, założył sobie konto na fotoblogu. I aktualnie mam już dwie no... Aha, super. Nie tędy. I aktualnie mam już dwie notki, właściwie jedną. Więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to gdzieś tam... A w tym... no skacz w lądro. Gdzieś tam na moim kanale jest odnośnik. Niezbyt widoczny. Nie ma się aż tak rzucać w oczy.
Po prostu, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to zapraszam. Ok. I jump. Jump. Uch. Moja siostra narzeka na kota. Nie wiem, o co jej chodzi. Małpa! A nie, tu nie ma małpy. Dobra. To mi się popieprzyło coś. Ale jest safe. Ok, i skoro jest safe, to jest idealny moment, żeby sprawdzić, jak to się nagrywa. Wiem, a to robię regularnie, w każdym odcinku sobie poradzę. Dobra. Także sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Ok, wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. I lecimy, słuchajcie, od razu po pierwszy sekret. Oj, bardzo lubię tę muzyczkę. O tyle to jest głupie, że jak zdobędziemy ten sekret, to potem musimy się wracać na samą bycie daleko. Więc nie wiem, czy lepiej nie zrobić tego sekretu na sam koniec, jak będziemy po prostu już wracać. Myślę, że to jest najlepszy pomysł. Aha, dobra, ty... No może to już jest trochę bez sensu do nietoperzy z Magnumów strzelać. Ale już... no. Lara, co ty robisz? Nie to! Nie to! Jeszcze gdzieś tu małpa? No jeszcze trzeba zwabić sobie tutaj krokodylka. Płyniesz, dziedzio? Dzidzio? Dziedzio. Słyszę, słuchajcie, gdzieś jeszcze małpę, ale nie wiem, gdzie ona jest. No, Lara, idiotko. No nie widzisz tego wielkiego, kurde, krokodyla? Jest czasami, słuchajcie, naprawdę ślepa. Okej, dobra, i teraz lecimy tutaj. Są jakieś akwedukty, jak mówiłem, w ogóle pomieszanie z poplątaniem. Raczej w Rzymie były akwedukty, a nie w Grecji. No, co poradzić. I przy okazji tutaj zdobędziemy ostatni sekret, bo w tej plaży są trzy sekrety, tak przyznam się, tak wiem. Solucji przed teraz samym nagrywaniem, no bo po co przedłużać, tak? Tym bardziej, że już to drugi raz jest nagrywane. Ale bardzo się cieszę, że seria wam się spodobała, że ciepło przyjęliście na nowo. Okej, i teraz... Nie, nie tak. I teraz co się tutaj robiło? Już coś nie pamiętam. Czy jakoś się stąd szło? Czy się stąd po prostu wracało? Nie, bo to się chyba stąd wracało tędy, pamiętam, czy coś takiego. Pytanie, jak się teraz tam dostać? Nie pamiętam. Chyba, że to właśnie trzeba było zejść po ten sekret. Ja już nie wiem nawet. Kurde. Nie, chyba trzeba... Znaczy, trzeba było. No przy okazji zdobywało się sekret, jeżeli tędy się poszło, ale tędy trzeba było iść, z tego co pamiętam. No, tak mi się zdaje. I mam, słuchajcie, wszystkie trzy sekrety. Ile w ogóle mam tych naboi do... Nie, pauza. Do Uzi. Ja już się nie mogę doczekać, aż będziemy mieli Uzi, bo tutaj Uzi mają zajebisty dźwięk. Nie to. Sam tak mam ochotę na gulasz. To bardzo, bardzo. Bardzo. O, aptenia. No niestety nie mam gulaszu. Się spaghetti sobie zrobię. Mięsne. A, tędy, okej. Okay. Błagam, żebym nie spadł, wiecie co ja sobie zapiszę. Na wszelki wypadek. Wiem, że to jest takie trochę niefajne. Przepraszam. No. Obiecuję, że jak już się wczuję z powrotem w larkę, wiecie, bo teraz miałem sporą przerwę, to koniec z takim zapisywaniem. Obiecuję wam. Okej, tutaj nic nie ma.
tutaj chyba też nic. No myślałem, że na bajecie. A tutaj... O, też nic, chyba. Cały czas mi się przyciski mylą. Okay. Swoją drogą, nie wiem, czy wam mówiłem, dlaczego... Nie, mówiłem, dlaczego nie nagrywam Angel Darkness remake'a, ale... Wiecie, no jakoś jako zadośćuczynienie nagrywam Alicję, ale też tak myślałem, czy nie zrobić remake'a serii Tomb Raider 3, ponieważ no Tomb Raider 3 dosyć dawno temu był nagrywany. Bo w 2011... Nie, Tomb Raider 4, przepraszam. Ponieważ był dosyć dawno nagrywany i no wiadomo, mój głos, styl wypowiedzi się wiele zmieniło. I tak się zastanawiam, oczywiście na PSX wersję, bo jest o wiele... ciekawsza, ładniejsza i Lara zostawia ślady w piasku. No i byłoby też, myślę, trochę trudniej. Ponieważ zapisywałbym tam zdecydowanie rzadziej. Ze względu na to, że tam się dłużej czeka na zapis. Co? Zmienię sobie broń, bo... trochę przesadzam już chyba z tymi nabojami. Więc może być ciekawie. Przepraszam, że mi dzisiaj głos tak dziwnie skacze. Troszkę wyżej czasami, ale chyba będę chory. Zazwyczaj mój głos się utrzymuje na tej konkretnej oktawie, właśnie jak teraz mówię, ale czasami słyszę właśnie, że tak mi leci do góry. A nie lubię czegoś takiego bardzo. Mnie osoby z takim dosyć wysokim głosem są irytujące czasami. Nawet bardzo. Denerwuje mnie to. Okej. Okay. I moja ulubiona zapadająca się podłoga. Też wiem, z drugiej strony niektóre osoby może denerwować niski głos, tak? Bo to może być takie monotonne i tak dalej. No ale co ja poradzę? Wyciągnijmy broń, bo ja nie pamiętam, co tutaj było. Boję się, że będą tutaj krokodyle. Dobra, nic tutaj nie ma. A, pamiętam. O, za chwilę będzie ten moment, w którym zakończyłem Let's Play'a. Świetnie. Chodź tu, babiszko. Idzie mi chyba trochę sprawniej. Okay. Broni na razie nie chowam, bo nie wiadomo, co mi tutaj jeszcze wyskoczył. Jak widzicie, jesteśmy nad tym basenikiem z samego początku planszy.